Jakbyśmy dzisiaj mieli udzielić tutaj jakichś ważnych odpowiedzi, to najważniejsze jest polityczne wyzwanie na wschodzie oraz społeczne na południu. I ja mam takie przekonanie, że jeżeli w paradygmacie socjaldemokratycznym te odpowiedzi się nie znajdą, to mogą w ogóle nie zostać odnalezione. Ale do panów mam takie dwa pytania. Do pana doktora. To wykracza trochę poza zakres książki, którą pan ostatnio publikował. Ale co się stało i dlaczego, że w 1933 roku na początku organizacja Reichs, pana zdaniem, organizacja Reichsbanner, mając 4 razy więcej członków od SA i mając taką szpicę jak Schuffo, i po wypowiedziach bardzo radykalnych tak, szefa Reichsbanner, Heltermana i na przykład Otto Welsa, którzy mówili, że będą bardzo czynnie, tak, takiej były deklaracji, że czynnie na ulicy będą bronić demokracji, że to się zakończyło wszystko niesamowicie moralnym, ważnym aktem strzelistym, jak głosowanie przeciwko nadzwyczajnym uprawnieniom, ale potem nie nastąpiło nic więcej. Jakie były pana zdaniem tego przyczyny? Bo zapowiedzi były, ja nie chcę powiedzieć buńczuczne, ale obiecujące. I przy całym legalizmie SPD mnie to zawsze nurtowało. Do pana magistra. Ja rozumiem, że to też wykracza poza historię Niedziałkowskiego, ale dzisiaj Michał o tym nie wspomniał, bo to nie jest tematem naszego spotkania, ale dzisiaj mamy taki akt strzelisty, bo jest 31 sierpnia i zaczynał się od 1905 roku, jeden z najbardziej masowych ruchów społecznych w tej części Europy na pewno, który kiedy poniósł kilka klęsk, w 1988 roku się wydawało, że ten z trudem odbudowujący się, kiedy już wyglądało to, że komunizm upadnie, to ten ruch miał takie lewe płuco, że wydawało się na 120% pewne, że jeżeli jakieś wyklują się takie jaja polityczne z Solidarności, to to będzie Polska Partia Socjalistyczna i że ona będzie partią masową. Jeżeli pan ma jakąś opinię na ten temat, bo są różne opowieści na ten temat, dlaczego tak się nie stało i dlaczego to jest dzisiaj partia marginalna, to tyle. Przepraszam, że to było długie, ale musiałem jakby te pytania trochę objaśnić.